Na posiedzeniu Komisji Oświaty burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel poinformował o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Gościejewicach. Swoją decyzję uzasadnił przede wszystkim względami ekonomicznymi. Nie ukrywamy, że też patrzymy na aspekt finansowy, gdzie szkoła podstawowa w Gościejewicach generuje na dzisiaj największe koszty utrzymania szkoły. W przeliczeniu na jednego ucznia jest to prawie 19 tysięcy złotych. Porównując, że chociażby szkoła w Golinie Wielkiej, gdzie jest prawie podwójna ilość dzieci, ten koszt średni w przeliczeniu na ucznia jest 9 tysięcy złotych. W Bojanowie 12 tysięcy złotych. Dlatego też patrzymy na finanse. Nie ukrywam, w dobie dzisiejszej pandemii jest to bardzo też ważny aspekt. Na posiedzenie Komisji Oświaty oprócz radnych zaproszono także pracowników urzędu, dyrektorów szkół, sołtysów oraz przedstawicieli rodziców. Ci nie ukrywali swojego rozgoryczenia. Po prostu nie godzę się na to. Mam taki bunt w sobie straszny, że zwyczajnie musiałam tutaj przyjść i powiedzieć to, że potrzebne są takie szkoły, takie właśnie małe szkoły. Rodzice chcą, żeby przynajmniej nie zamykać szkoły od razu, tylko stopniowo wygaszać jej działalność. No przyszłość szkoły, my jako tutaj rodzice widzimy tylko w jeden sposób, że szkoła nadal funkcjonuje, że nadal możemy dzieci nasze tutaj dawać do szkoły, że rodzice, że nauczyciele z nimi pracują na takich warunkach, na takich zasadach, jakie do tej pory. No po tutaj całej takiej rozmowie pierwszej wstępnej, to chyba takim jedynym ewentualnym kompromisem, na który my jakby jesteśmy w stanie tak przystać, to jest to, że po takie powolne wygaszanie klas, wygaszanie roczników, gdzie właśnie pierwsza klasa pójdzie już od początku do Bojanowa, a dzieci, które już chodzą tutaj do szkoły, zostaną w tej szkole. Chyba negatywną decyzją będzie takie gwałtowne przeniesienie tych dzieci z roku na rok, żeby po prostu one się nie zaadoptują tak zaraz. Nie są w stanie, bo bardzo dużo dzieci potrzebuje właśnie takiej indywidualnego nauczania, pomocy ze strony nauczyciela, a wydaje mi się, że przy 30-osobowej klasie to tak nie będzie tak łatwo tego dziecka zauważyć i pomóc mu w danej chwili, w której on będzie potrzebował. Teraz decyzja o być albo nie być gościejewickiej podstawówki leży w rękach radnych, którzy w najbliższym czasie będą musieli zadecydować o losie szkoły.